Witajcie, to jest kanał Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli, a ja jestem Dariusz. Wśród tematyki, która dominuje na moim kanale, jest oczywiście duchowość, rozwój świadomości, bo o to mi tak naprawdę chodzi, ale wśród tych różnych tematów składających się właśnie na ten rozwój, świadomość, duchowość, mnie najbardziej tak dotyka, tak intryguje, tak najbardziej czuję te tematy kosmiczne, tematy gwiezdnych rodzin, tematy naszego pochodzenia, tematy tych różnych kosmicznych zawirowań. Kto nam pomaga, dlaczego, kto akurat nie jest zbyt pomocny, nasze gwiezdne wcielenia tu na Ziemi, jako gwiezdne nasiona, gwiezdne ziarna. I chciałbym właśnie mocniej akcentować u siebie na kanale te klimaty, że tak to ujmę. Co nie zmienia tego, że będzie również wiele innych tematów, jak chociażby zapisy z sesji regresyjnych, które niedługo także zacznę tutaj publikować. Ale myśląc tak właśnie o tych gwiezdnych tematach, to postanowiłem, że sięgnę do podstaw, do fundamentów, bo obecnie jest dużo kanałów, dużo ludzi, którzy, a to ma ktoś channeling, a to ktoś ma jakieś wglądy, ktoś ma jakiś kontakt. Okej, dobra, ale jak to się wszystko zaczęło? Było kilku, nazwijmy to, pionierów, którzy wytyczali szlaki i mówili o informacjach, które dziś stanowią taką trampolinę, fundament, który został wypracowany i inni już z tego korzystają. Ale kiedyś ktoś musiał te szlaki przecierać. I ten materiał, po raczej, wiecie, ja będę mówił, ale to, co będę mówił, będę opierał na wiadomościach, które wypracowała Dolores Cannon. Więc to nie jest tak, że to jest stuprocentowo moje zdanie. Ja będę raczej prezentował stanowisko Dolores Cannon i co najwyżej w niektórych momentach będę dopowiadał jakieś swoje przemyślenia, uzupełnienia z własnej perspektywy. A Dolores Cannon, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to jest kobieta, to była kobieta, bo już Dolores nie żyje, która za pośrednictwem sesji regresyjnych, które prowadziła, sama zresztą wypracowała taką metodę regresingu, kontaktowała się z istotami pozaziemskimi, które mówiły jej wiele rzeczy o naturze wszechświata, o Ziemi, o duszach, o tym też, co się dzieje w kosmosie. Po prostu mnóstwo fascynującej wiedzy i informacji, które dziś już tak weszły ogólnie w tą całą wiedzę o duchowości. Ale początek w znacznej mierze bierze się właśnie z tego, co przekazała nam Dolores Cannon. Przy czym chcę jeszcze raz podkreślić, Dolores nie robiła jakichś channelingów, to nie są jej wglądy. Ona prowadziła rozmowy z ludźmi, którzy byli w regresji i poprzez których mówiły istoty pozaziemskie, tudzież ci ludzie sięgali do swojej gwiezdnej wiedzy, gwiezdnej pamięci. Więc ta wiedza jest, można powiedzieć, dość bezpośrednia. Jak widzicie w tytule tego nagrania, porozmawiamy o trzech falach ochotników. O trzech falach gwiezdnych dusz, które zeszły tutaj na Ziemię, by pomagać w tym czasie przejścia, w czasie transformacji do nowej Ziemi. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi, jak to się odbywa, będziemy to wyjaśniać po kolei. Ponieważ to nie jest czysto to, co jest na bazie mojej wiedzy, tylko na bazie wiedzy Dolores, to ja sobie przygotowałem notatki, którymi się będę posiłkował, żeby niczego nie pominąć, więc jak odwrócę wzrok, żeby na coś spojrzeć, mam tutaj punkty, no to wiecie, nic się nie dzieje, nie że nie chcę utrzymać z wami kontaktu, nie że się zastanawiam, tylko po prostu spoglądam w swoje zapiski. Ponieważ ten materiał nie powstał na bazie książek Dolores, których napisała wiele, tylko na bazie jej wywiadów. Wywiadów, których udzielała, ja je sobie przepatrzyłem i wyciągnąłem
taką skondensowaną wiedzę. Bo wiecie, książka jest bardziej rozmyta, jest dużo informacji, ta wiedza jest pogłębiona. Ale podczas wywiadów Dolores wypowiadała się tak bardziej konkretnie. Bardziej konkretnie przekazując wiedzę. I z tej konkretnej już wiedzy ja wyciągnąłem jeszcze tam esencję, którą chciałbym wam tutaj zaprezentować. Zatem rzecz pierwsza, czyli taki fundament, jak powstała rasa ludzka wedle tego, co nam Dolores Cannon przekazywała. Musimy wiedzieć, że nasz gatunek został zasiany przez, można powiedzieć, wyższe rasy, przez rasę kosmicznych ogrodników. Możemy też to poniekąd utożsamiać z Federacją Galaktyczną, ponieważ odbywało się to na pewnych zasadach. Mianowicie życie na Ziemi, na poziomie świadomości, nazwijmy to bardziej zaawansowanym, zostaje zasiane, bo tak się zawsze to odbywało, tak powstają nowe rasy, jedna rasa zasiewa inne, ale dopiero wtedy, kiedy planeta jest zdolna podtrzymać istnienie, podtrzymać życie. I na taki fundament dla nowej rasy wybrano ssaki, a konkretnie małpy, ponieważ były dobrą strukturą, byłym dobrym, można powiedzieć, mechanizmem, z którego da się coś zrobić i wyprowadzić z tego nową rasę, na przykład dłonie z kciukiem i tak dalej. Podkreślane jest również to, że nigdy nie znajdzie się jakiejś łączności ewolucyjnej między człowiekiem a małpą, brakującego ogniwa, którego nigdy nie odnaleziono i się nie odnajdzie, ponieważ takiego nie ma. Ponieważ ewolucja nie działała tutaj w sposób płynny, tylko było tutaj stworzenie. To był ten moment, gdzie ta teoria ewolucji, kreacjonizmu, można powiedzieć, że się spotykają, bo życie zostało stworzone, zasiane i z pewnej perspektywy była to taka bardzo przyspieszona ewolucja. Więc tak, powstał człowiek. Człowiek, który miał być taką rasą idealną. Człowiek miał być wspaniały i doświadczać wspaniałości, pięknego życia, samych cudowności. Taki był plan. Kosmiczne istoty mają także w zwyczaju, w swoich prawach, na pewnym poziomie opiekować się tym, co tworzą, ale z poszanowaniem wolnej woli, bez ingerencji, która byłaby naruszeniem rozwoju danego gatunku w jego własnym rytmie. Jest to tak zwana główna dyrektywa, czy też pierwsza dyrektywa, która właśnie mówi, że wyższa rasa, wyższa cywilizacja nie ingeruje w życie cywilizacji niższej, dając jej wolność w rozwoju. Nie zmienia to jednak tego, że ta rasa wyższa może przekazać dar tej niższej. Dolores zapytała, no ale jak to? Daliście nam jako ten dar. Ludzie zostali nauczeni jakieś tam uprawy, hodowli, radzenia sobie w życiu, w świecie. To zostało nam, jakby można powiedzieć, te fundamenty dane. Więc Dolores zapytała, no ale jak to? Nie ingerujecie? Mamy się sami rozwijać, a jednocześnie dajecie nam? No i zostało to wyjaśnione, to jest dar. My wam to dajemy, natomiast co wy dalej z tym zrobicie, to jest wasza sprawa, w to już nie ingerujemy. I tak życie się toczyło. Ludzie dostali dar, ludzie się rozwijali i mieli być tą rasą idealną, doświadczającą wspaniałego życia i na ten moment tak to wyglądało, że to wszystko będzie szło w tym kierunku. Pojawiły się jednak komplikacje. I tą komplikacją był meteor, który uderzył w Ziemię, ponieważ przyniósł on inne bakterie. I ludzie nie byli na nie odporni. Pojawiły się różnorakie choroby i zmieniło to oblicze całej Ziemi. Została naruszona ta pewna
równowaga w przyrodzie, można powiedzieć, która była. Człowiek przestał już być taką idealną rasą. Żył krócej, chorował i kosmiczne istoty zaczęły się zastanawiać, co teraz? Co teraz, skoro ten piękny ogród, jakim była Ziemia, został zanieczyszczony? Ludzie, jako, nazwijmy to, również projekt, już w tym momencie można powiedzieć, że jest to projekt nieudany. Czy robimy jakiś reset? Zaczynamy wszystko od początku? Kasujemy projekt? I podjęto ostatecznie decyzję, że nie. Ludzie nie będą idealni. W tym momencie nie ma już jakby szans, żeby wyszli na prostą i byli idealni. Nie da się tych bakterii usunąć, to już zostało. Ludzie zostali tym skażeni. Ludzie będą chorować i tak dalej, ale postanowiono, że się człowieka zostawi. Zostawi samemu sobie. Zobaczymy, jak to jest, niech sobie rośnie, niech się rozwija. Idealny już nie będzie, ale no, niech sobie jakoś będzie. No i nas zostawiono. I zwrócono na nas uwagę dopiero dużo później, kiedy opanowaliśmy energię nuklearną. Ponieważ na tym etapie rozwoju my jej nie powinniśmy mieć. Powinna nam służyć ewentualnie do czegoś pozytywnego, a my uczyniliśmy z niej oczywiście broń. I broń nuklearna jest groźna dla samej Ziemi, podczas gdy Ziemia także jest świadomością, także jest istotą. I istoty kosmiczne, opiekunowie, ogrodnicy, Federacja Galaktyczna mogą ingerować, jeżeli jest tak wysoka stawka, że coś zagraża po prostu planetarnemu istnieniu. Istnieniu samej Ziemi, całej cywilizacji i tak dalej. No i postanowiono coś z tym zrobić, że ci ludzie tutaj na Ziemi się troszeczkę rozbrykali. I tutaj dochodzimy do setna. Tutaj dochodzimy do tematu trzech fal ochotników. Najlepszym sposobem na działanie, jakąś ingerencję, nie jest ingerencja z zewnątrz, a od środka. Dlatego, jak zapewne się domyślacie, bo mówiłem też o tym wielokrotnie na kanale, że kosmiczne dusze, kosmiczne świadomości, inne rasy postanowiły wcielać się na Ziemi jako ludzie, by zmieniać nas jako kolektyw od środka, pchnąć rozwój cywilizacyjny, energetykę, wibracje Ziemi trochę w inną stronę poprzez sam fakt, że są i poprzez swoje działania. I tak pojawiła się pierwsza fala ochotników, czyli dusz, które tutaj zeszły po II wojnie światowej, można powiedzieć. Przy czym charakterystyczne dla tej pierwszej fali było to, że wiele z tych dusz nigdy nie miało żadnych inkarnacji. One zeszły bezpośrednio ze źródła. Rozumiecie, jaki to jest ogromny szok, jak jakaś cząstka świadomości wyodrębnia się ze źródła, z tej absolutnej pełni i wciela się fizycznie w takim świecie jak Ziemia? Jaka to jest przepaść i w ogóle? No ale tak było. Niektóre świadomości są bezpośrednio ze źródła, nie mające wcześniej innych inkarnacji, zaś inne dusze miały już jakieś inkarnacje gwiezdne, niektóre może fizyczne, niektóre niefizyczne, ale już jakieś tam inkarnacje były, no i takie dusze również zeszły. I Dolores, rozmawiając z jedną taką duszą właśnie podczas regresji, ta dusza mówiła, że no zaproponowano coś takiego, ogłoszono, że można tak to rozwiązać, że ta dusza się zgłosiła, wyjaśniono jej, że słuchaj, ale kiedy tam będziesz, nie będzie łatwo, nie będziesz pamiętać i tak dalej. No ale ta dusza chce, jednak przyszła. I ta dusza teraz skomentowała, co ja sobie myślałam, że ja tu schodzę. I tak w istocie było.
dusze z perspektywy doświadczania na Ziemi stwierdziły, że to był na pewnym poziomie błąd. Ta pierwsza fala to dla nich była katastrofa. Oni byli kompletnie niekompatybilni z Ziemią. Czuli się źle w każdy możliwy sposób. Czują się źle, bo przecież ci ludzie jeszcze żyją. Są starsi, ale żyją i są w strasznym stanie psychicznym, a wielu z nich umarło młodo, na przykład śmiercią samobójczą, bo to, czego tutaj doświadczali, nie było dla nich do wytrzymania. Ziemia to był zbyt wielki próg wejścia, by mogli to wytrzymać. Więc można powiedzieć, że ta pierwsza fala ochotników to było takie mięso armatnie, które rozbiło się o klify w zderzeniu z ziemią. Ale nie można powiedzieć, że poszli na zmarnowanie, bo jednak przepchali trochę wejście energetyczne i wibracyjne dla fali drugiej. Dla fali drugiej, która pojawiła się, no ciężko tak datami szastać, ale można powiedzieć lata bardziej 80., może począteczek 90. I to jest fala, o której można powiedzieć, że to są generatory dobrej energii. Ale oczywiście są tego nieświadomi. I zadaniem tej drugiej fali jest po prostu być. Ich misja na Ziemi to jest być. Nie jakieś wielkie, konkretne zadanie do zrealizowania, tylko być. Bo przez sam fakt, że są, działają uzdrawiająco na wszystko dookoła. Podnoszą energię kolektywną, ale też podnoszą ludzi, z którymi się stykają. Można powiedzieć, że uzdrawiają ich poprzez sam fakt obecności gdzieś przy nich. Brzmi pięknie, ale i tutaj się pojawiła ironia losu, ponieważ ci ludzie są samotnikami. Oni nie lubią być z innymi ludźmi. Najlepiej ich misja, czyli to bycie, działa właśnie, gdy są z innymi, gdzie mogą dzielić się swoją energią, generować te super pozytywy, wibracje wznoszące, ale oni nie lubią być z innymi ludźmi. To są samotnicy. To są samotnicy, którzy wybierają, by nie mieć dzieci, by nie zakładać rodziny, by nie mieć tutaj przywiązań i mają, tak samo jak pierwsza fala, ogromną tęsknotę do gwieździstego domu, do miejsca swojego pochodzenia. Nie pamiętają tego, nie mają pamięci, ale mają uczucia. Uczucia braku, niespełnienia, które jest tutaj, a które gdzieś tam było. To jest jak taki odcisk po miejscu, w którym coś stało. Stała doniczka w jednym miejscu i się ją nagle zabiera i jej nie ma i jest tylko odcisk. I nie wiemy, co tam było. Jest tylko pusta przestrzeń, jest ten brak. I mówię o tym z takim przejęciem, ponieważ to jest moja generacja. To również jestem ja. Ja się wpisuję w ten trend myślowy w 100%. Ja jestem właśnie samotnikiem, który nie lubi takich przywiązań i tak dalej. To nie jest filmik o mnie, więc nie będę teraz o tym opowiadał, ale to 100% jestem ja. Zwłaszcza, że też mówiłem o tym kiedyś, że moja mama była dostosowywana do tego, żebym ja mógł się tutaj urodzić. Ona była zabierana energetycznie i jej wibracje dostrajane, aby była zdolna urodzić duszę, którą ja jestem. Więc to jest dla mnie kolejna przesłanka utwierdzająca mnie w tym wszystkim. I te dusze mogą być z tej drugiej generacji zagubione, nie zawsze są szczęśliwe, ale na pewno wiedzie się im trochę lepiej niż generacji pierwszej. Ta niechęć przed wiązaniem się z innymi, zakładaniem rodziny i tak dalej, wiąże się też z tym, że takie przywiązania generują to, co nazywamy karmą. Przy czym karma jako taka nie istnieje, ale karma jest rodzajem po prostu przywiązań. Jak się już do czegoś przywiążemy, no to trudniej nam puścić. To troszeczkę tak, jak przygarnęlibyśmy pieska, znaleźliśmy bezdomnego pieska i potem nie możemy gdzieś pojechać,
ponieważ nie zostawimy przecież pieska samego bez opieki, a nie mamy na przykład komu go powierzyć czy coś. I jest takie połączenie, no nie mogę go zostawić, a nie mogę go na przykład zabrać. No to się samemu też zostaje i nie wraca do domu. Więc ta generacja dusz wybiera, by nie tworzyć zbyt wielu połączeń, które mogłyby ich tutaj zatrzymywać, po to, by po zakończeniu misji po prostu wracam do domu. Dzięki. Nie powiem, że było miło, ale ja już wracam do domu. Natomiast trzecia fala to jest fala może końcówka lat 90., początek 2000. I to jest, można powiedzieć, nowy gatunek. To są ludzie, którzy mają nowy sposób myślenia. Oni nie muszą przechodzić transformacji. Oni już narodzili się jako przetransformowani, aktywowani. I ich zadaniem jest budowanie tego nowego świata. Wyróżniają się od wielu innych rówieśników, są inteligentni, są znudzeni w szkole i tą szkolną wiedzą. Oni często wiedzą lepiej i nie zgadzają się z tym, co jest im mówione. Po prostu nudzą się tym, tą przyziemnością i tym, co oferuje im system. A przez to często z systemem są na bakier. Jak wiecie, ja pracowałem w szkole, bo jestem z tego systemowego wykształcenia pedagogiem i pamiętam takiego chłopaczka, bardzo mądry, bardzo bystry, ale z opinią rozrabiaki, bo faktycznie był trochę rozrabiaka, ale nie tyle, że chuligan, że widać było, że jest złośliwy, tylko on się tak strasznie nudził w tej szkole i ja śmiało mogę powiedzieć, że on był mądrzejszy od wielu nauczycieli. Nie mówię o jakiejś stricte wiedzy, ale o takim postrzeganiu życia. To był mądry chłopak, chociaż to był poziom 5. klasy, 6. klasy podstawówki. On nie był tego świadom. Nie jest świadom tego, kim jest, ale ja to w nim widziałem. Tylko, że miał opinię właśnie rozrabiaka, hultaj, ale po prostu on wykraczał poza to, co szkoła może oferować. I tak jest z wieloma dzieciakami i z wieloma ludźmi młodymi, którzy rozpoczynają życie. I ponieważ ci ludzie będą, no, dorastają i dopiero coraz mocniej wchodzą w to wszystko i coraz mocniej będą akcentować swoje działania, więc ja wierzę, że między innymi wskutek ich dalszych działań, nowego sposobu myślenia, to zmiany, których doświadczamy, będą jeszcze tylko przyspieszać. Wszystkie te fale były po to, żeby pomóc Ziemi. Żeby ludzie nie zniszczyli Ziemi, ale żeby także pomóc Ziemi w przejściu do innego wymiaru, do wyższej gęstości. Ziemia również podejmuje swoje decyzje. I Ziemia idzie dalej. I jeżeli ludzie nie dotrzymają jej kroku, to zostaną. I nie będzie się Ziemia na to oglądać. Ziemia idzie dalej. Ziemia jako nieistota, tylko jako miejsce, jest bardzo wyjątkowa. To, co ma miejsce na Ziemi, jest unikatowe i nawet te kosmiczne istoty nie są świadome tego, jak to wszystko się rozwinie, jak to się potoczy. Dla nich to także jest ciekawe, bo Ziemia jest unikatowym przypadkiem. Wiadomym jest jednak, że będzie rozdzielenie i nie wszyscy przejdą do nowej Ziemi. Będzie rozdzielenie na starą Ziemię ze starymi problemami oraz przejście do nowego świata. I odbędzie się to najprawdopodobniej bardzo płynnie, ponieważ Dolores miała taką rozmowę, w której ludzie ze starej Ziemi, z tej, można powiedzieć, negatywnej linii czasu, gdzie Ziemia się nie wzniosła, był taki wgląd, jak umiera pewna kobieta i ta kobieta tak naprawdę przechodzi do nowej Ziemi, ale ludzie na tej starej Ziemi komentują to coś takiego: biedaczka, umarła, wierząc w to wszystko, w domyśli w te wszystkie bzdury jakiejś o nowej Ziemi, energiach, przejściu. Czyli innymi słowy, dla tych ludzi na starej Ziemi
ci ludzie, którzy mają rozwiniętą świadomość, będą kompatybilni wibracyjnie ze zmianami i pójdą dalej, to ci ludzie się usuną z tamtej ziemi, posprzątają, odejdą w jakiś sposób, który dla nich będzie niezauważalny. Oni dalej pozostaną w Matrixie, dalej w tym myśleniu, że no świat tak wygląda, a cała reszta to jakaś taka gadanina. Więc cóż, patrząc z pewnego poziomu, to tak naprawdę każdy rozwój sytuacji, każda możliwość, która potencjalnie może zaistnieć, to ona potencjalnie istnieje. Ponieważ również z pewnego poziomu patrząc, czas jest dokonany. Wszystko istnieje tu i teraz we wszystkich wariantach, więc siłą rzeczy zawsze będzie istnieć wariant negatywnej linii czasowej i wariant tego, co określamy pozytywną linią czasową. To zawsze będzie istnieć. Pytanie tylko, który wariant w naszym prywatnym doświadczaniu my będziemy zasilać? Który będziemy tworzyć i z którym będziemy kompatybilni? A nie jest to przypadek. To nie dzieje się przypadkowo. To się dzieje za pośrednictwem naszych wyborów. My wybieramy, na co kierujemy energię, czego doświadczamy i co czujemy. Więc wybierajmy mądrze. Dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się i do następnego materiału. Pa, pa.